A żeś poszedł w pomidory! Czekaj, czekaj, czekaj! Dziękujemy panowie! Kamyczki się wysypią zaraz. Siemanko, witajcie na kanale Rooster Garage, witajcie w sezonie 2022, a sezon ten zaczynamy na Slovakia Ring, czyli jesteśmy w Słowacji, kawałek od domu, ale trafiliśmy piękną pogodę, także oprowadzę was teraz po doku, zobaczycie jakie fury stoją, co się dzieje, także zapraszam ze mną. Właśnie zaczynają się kwalifikacje, Bartek zaraz będzie jechał swoje przejazdy, także chodźmy na trybuny, zobaczymy jak to wygląda z tamtej perspektywy. No i co, mocno trzymamy kciuki. Tak, tady to uvidíme ještě jednou. Tak v nástřelu to vypadalo v pohodě, ale tady přijdou ty velké korekce. Ruční brzda na prostředku tratě úplně vynechal tu zónu číslo 2. Do trojky se dostal v podstatě jenom rohem na konci. Inside clip, bez problémů, no a tady už Bartoš Pelka ví, jak se na lopatě sedí, prostě stát na plynu, ale ona i ta zóna, která je touch and go. A tu vidíme v podání Bartoše Pelky, jestli to bude lepší jízda než 52 bodů, je vidět, že trať na Slovakia Ringu mu úplně nesedí. Velké korekce v podání Bartoše Pelky, ale ani ty nepomohly k tomu, aby Bartoš Pelka zajal lepší výsledek. Po kwalifikacjach okazało się, że temperatura oleju w skrzyni jest nieco za wysoka, a skrzynia przed zawodami miała robioną rewizję i została rozebrana na części pierwsze. Dlatego zdecydowaliśmy się sprawdzić, czy stan oleju jest odpowiedni i ewentualnie go dolać. Żeby to zrobić, trzeba było ustawić jedynkę pod lekkim kątem, stąd kombinacja z kobyłkami i kołami. Olej sprawdzony, opony zmienione, można jechać na prezentację zawodników przed TOP 32. Tam máme pod kapotou V12, přeplňování turbem, tak Bartoš Pelka, nejtěsnější nástřel, který jsme zatím viděli, teď bohužel není vidět, kde je Bartoš Pelka. Bartoš Pelka má problémy, ale stejně tak Michal Vychodil, který byl ve vnitřku. Podle mě tam dál předkem trošku agrodrift, uvidíme, jak to bude dál po té trati. Bartoš Pelka je nalepený, ale teď dělá chybičku. Bartoš Pelka tam na přehozu nenechal dost místa, musel pak rychle ucuknout, tím ztratil nějakou tu vzdálenost a Michal Vychodil v tuhle chvíli, ale už je zase pod tlakem v té poslední zatáčce do cíle, tak Bartoš Pelka teď má trošku problém, protože když musíte čekat takovýmhle způsobem, tak vás většinou takhle předletí Bartoš Pelka, přesně jak to ukázal. A jsem zvědavý, co teď Michal Vychodil vymyslí. Hodně půjde do vnitřku, to je jasné.
ale tady podle mě na tom odjezdu Bartoš Pelka bude mít neskutečné zrychlení a to bude poslední místo, kde Michal vychodil, uvidí jeho auto, pak už to bude jenom o kouři. No, je to tak, teď se navíc ještě Michal vychodil trošičku ztratil v tom Pelkovým dýmu a Bartoš Pelka si jede solo jízdu. Bartek vygrywa pierwszą parę i przechodzi dalej. Pelka versus Onody. Pelka je hodně blízko, spíš vedle než blízko. Uvidíme, jak zvládne ten nástřel. Tak Bartoš Pelka, tam lítá nárazník, tam se něco stalo. Ajajaj, tak Bartoš Pelka zřejmě narazil do Jánoše Onodyho ze zadu, protože tam jsme viděli jenom v tom obrovském dýmu, jak vylítl. První battle skončil kontaktem v první zatáčce, teď Bartoš Pelka upaluje hodně dopředu. Jánoš Onody po té opravě teď úplně nestihl ten nástřel. Jánoš jde hodně dovnitřku. Bartoš Pelka opisuje velice pěknou trajektorii v té výjezdové zatáčce. Teď si hrábl jedním kolem mimo trať na tom přehozu. Jánoš Onody se snaží stínovat jak stopu, tak úhel. Bohužel díky tomu se vůbec nepřibližuje svému soupeři. Bartoš Pelka, co se týče vzdálenosti, ten battle v podstatě rozhodl hned a začal. W tym przejeździe sędziowie sami chyba do końca nie widzieli, co się stało, ale na powtórce widać, jak Bartek wjeżdża w tył uciekającego, spada mu zderzak, ten gubi linię i wypada poza tor. Niestety błąd zerowy dla Bartka, mimo że w drugim przejeździe dość mocno odstawił konkurenta na, myślę, 4 długości samochodu, to tamten nie popełnił rażącego błędu, przez co Bartek odpada z zawodów. Auto już na lawecie, Bartek niestety odpadł, ale odpadł w pięknym stylu w walce do top 4. Także cóż, było grubo, następny razem będzie tylko lepiej. Pierwsze koty za płoty w sezonie 2022. Widzimy się na następnych zawodach w... Panenski Tynec. W Panenskim Tyńcu. Do zobaczenia, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.